Cześć, witam w Teleturnieju o grach. Jest to Teleturniej o grach, gdzie będą pytania głównie o grach. Z mojej nie wiem której strony jest drużyna Mandzio oraz Diabeł, gracze, którzy wygrali trzeci ćwierćfinał. Powiedzcie siema. Witam, jestem Diabeł, siema. Graczy. Witam, jestem Mandzio. Oraz również z drugiej strony mamy dwóch Adamów, Adasiów, Adamów, którzy wygrali czwarty ćwierćfinał. Przywitajcie się. To my, cześć. I z tej natury rzeczy jest to półfinał, więc pytania będą troszeczkę trudniejsze. W finale pozbywamy się kategorii nie o grach, w ogóle się będziemy pozbywali, był to zły pomysł. Dziękuję za komentarze, ale 50-tysięczny raz nie trzeba o tym mówić, ale dziękuję za feedback bardzo. Jak to nie będzie pytań o drzewach? Nie będzie pytań o drzewach. Języki obce? To co ten teleturniej? Nie rozumiem. Da. Będą fajne pytania, nie obawia się, troszeczkę was podgłaszam u siebie. On szybko na studia się zapisał, leśnicze, Mandzio. Ja właśnie się uczyłem głównie właśnie z agroturystyki na ten turniej. A teraz ta moja wiedza mi się nie przyda. No niestety, Mandzio, mogłeś się nauczyć o grach. Pierwsza konkurencja to jest tablica Bingo 5x5. Macie 5 kategorii pytań, 5 poziomów trudności. Im niżej, tym więcej punktów, ale pytania są również trudniejsze i również bardziej precyzyjnie trzeba odpowiedzieć na to pytanie. Środkowa kategoria, jako że są 4 pytania, bo środkowe pole jest darmowe, jest niegamingowa, to będziemy oczywiście potem zmieniali. Drużyna wybiera pytanie i ma 45 sekund na odpowiedzenie na to pytanie. Jeżeli im się uda, otrzymują punkty i kolorują ten slot swoim kolorem. Jeżeli nie odpowiedzą dobrze, to przeciwnik przejmuje pytanie i będzie miał 30 sekund na odpowiedź i przejmuje tylko kolorem, a nie punktami. Dlaczego kolor jest istotny? Ponieważ w momencie, kiedy macie 3 z rzędu, otrzymujecie 15 punktów. Jeżeli macie 4 z rzędu, otrzymujecie 30 punktów i klucz, a jeżeli macie 5 z rzędu, otrzymujecie 50 punktów i 2 klucze. Z poprzednich odcinków gracze mają jedno zaklęcie kłódki na trzecią konkurencję, które wykupili za klucz, a Adamy mają po prostu jeden klucz, ponieważ klucze przechodzą pomiędzy odcinkami. Klucze są użyte do ułatwiania drugiej oraz trzeciej konkurencji. Dobrze, pierwsza konkurencja, jakie są kategorie w tym odcinku? Pierwsza to bijatyki, druga kategoria wampiry. Pomijmy na razie niegamingową, bo tutaj wszyscy się ucieszą zaraz. Piąta kategoria Minecraft. No, daliście radę? Ja się nie cieszę, bo jest Hunter. Czwarta kategoria, uwaga, Hunter i Diabeł, myślę, że się ucieszą, Mandzio nie, Gothic. O kurde, no dobra. Jaka jest kategoria nie o grach? A jak obstawiacie? Co by było idealne? Miasta państwa. Polski! Fajnie, że oglądam. Ja jest, jest Mandzio, nie? To jest, że nie ma tragedii. Dobra, rzucę tym kapslem od przykrywania aparatu. Ta część, która się domyka, czy ta część, gdzie jest domykałka? Adamek jest pierwszy alfabetycznie, ty wybierasz. Domykałka. Domykałka? No. Nie, niestety domykałka. Ta część, która się domyka, jest wyżej. Więc. Nie zna taktyki diabeł, na kapelek. Diabeł, pierwsi czy drudzy chcecie być? Pierwsi. Pierwsi chcemy być, tak? No dobrze. Powiedział głos w głowie. Gracze, możemy chyba zaczynać. Co byście chcieli? Dobra, słuchaj, pytanie. Czy chcemy lecieć YouTube 40? Oni nie wejdą w to. Czy ty nie chcesz sobie Gothica im zabrać? Za 25 na przykład? No dobra, no fakt. Dobra, to dawaj od po kolei Gothiki. Piąteczkę weźmiemy. Nie, a może nie chcemy trochę więcej, bo wiesz, jak. No jest... dobra, no to nie wiem co, dyszkę 15? No bo 25, co? Jeżeli weźmiesz 15, to wtedy im zablokujesz górę i dół, że nie będą mogli 3 zrobić. No albo się zesramy, to też jest druga rzecz. No dobra, dawaj 15. Ja wierzę w siebie. Dobrze, Gothic za 15? No. Tak. Gracze Gothic za 15, jaka firma przejęła zarówno zespół Piranha Bytes, jak i prawa do marki Gothic w 2019 roku? Wydaje mi się, Diabeł, że może to być Ubisoft. Nie, to nie Ubisoft to przejął. Ale to jest jakaś jedna z tych większych firm była. Na pewno nie Ubisoft? A może i... Nie wiem, stary. To totalnie nie mam pojęcia zielonego. Bo pamiętam, że Orange.eu zrobiło o tym materiał, tylko nie pamiętam właśnie kogo oni przejęli, bo ich wchłonęła ta firma. Ale mówisz, że to była jedna z największych? Jakby no Ubisoft lubi sobie odkupić wszystko. Możemy próbować. Dobra, z naszą strzałem jest Ubisoft. Okej, okay, Ubisoft to jest, moi drodzy, niestety błędna odpowiedź, więc przejmują Adamy. Mi się tak z dupy skojarzył Blizzard z Gothicem. Dobra, to strzelmy Blizzard. Blizzard. Okej, okay, nie był to Blizzard, było to THQ Nordic. Dobrze, Adamy, co byście chcieli? Ja bym Gothica za 10 spróbował, wiesz? Okej, okay, ja nigdy nie grałem w Gothica, więc po twojej stronie będzie. Dobra. Okej, okay, Adamy, Gothic za 10. Na ekranie wyświetlą się wam 4 nazwy potworów z Gothica i będzie trzeba je ukategoryzować. Macie wybory oczywiście, mogą to nawet być NPC-ty, ptaki, owady, gady, ssaki. Więc po kolei będzie to, na przykład kwiopijca jest owadem. Będzie to ścierwojad, potem czarny troll, rozpruwacz oraz zębacz. Musicie mieć wszystkie 4 dobrze. To zróbmy tak, ścierwojad to ptak, czarny troll to jest ssak, zębacz to jest gad.
A rozpruwasz? I rozpruwasz, niech będzie płas. Okej, okay. Błędny zestaw. Nie powiem jeszcze ile poprawnie, ale jeżeli macie więcej poprawnie od graczy, to wy to przejmujecie. Okej, okay. Ptak, ścierwojad, czarny troll to będzie sak, tak mieliśmy? Później mamy rozpruwacz, też dam gada i też będzie zebacz gadem. Okej, okay. Czyli tutaj się wahacie o rozpruwacza. Adamy powiedziały, że będzie on płazem, a wy, że gadem. Rozpruwacz jest z gotika trójki i to jest taki bardzo duży dzik. A, to ja nie miałem pojęcia. Czyli to jest sak. Ale mądrze zrobiłeś diabeł, bo na remis poszedł ci nikt punktów nie dostanie. Nie, dostaną punkty, bo żeby skrać trzeba mieć więcej. Nie no. Dobrze, gracze co byście chcieli? Dobra, atakujmy tego Minecrafta od zera, bo przecież oni też będą zaraz walić. Kurde, atakujmy Minecrafta od 5, go. Minecraft za 5? A, let's go. Dobrze, gracze chcą Minecrafta za 5. Przynajmniej ile poziomów musi kosztować naprawa albo zmiana przedmiotów w kowadle, żeby była za droga? Jezu, co wy myślicie, że kategoria Minecraft będzie łatwa? No za 5 punktów, za 5 punktów, ja myślałem, nie wiem. Dobra, możecie się pomylić o jeden poziom. Dobra, słuchaj. Nigdy widziałem naprawę. Czy widziałeś za 34 poziomy? Widziałem. Ale nie wiem, czy widziałem powyżej 35 poziomów diabeł. Stary, ja maksymalnie w Minecrafcie miałem 30 poziom i to przez przypadek, bo poszedł do toalety. No tak, ale jak łączyłeś dwie rzeczy... Nie wiem, czy 38 nie widziałem. Czekajcie, domofon. No i ja nie wiem, czy ten 40 poziom to przypadkiem nie jest ta granica, po której już... A może 39 to... zrobimy? Oh, co myślisz? Bo 40. Tak... Może być troszeczkę mniej. No dobra, decyduj szybko, 5 sekund. Dobra, 39, niechaj będzie, go. Okej, okay, 39 jest ostatnim możliwym poziomem, więc jest to poziom 40. Się udało. Dobra rozkwina, Madziu, trzeba tylko w siebie uwierzyć. Adamy, co byście chcieli? To polski YouTube za 10. Polski YouTube za 10 dla Adamów. Jaka gotowa potrawa skłoniła firmę Sokołów do pozwania twórcy kanału Kocham Gotować? Tatar. Wow. Okej. Okay. Tatar. Jest to tatar, a z ciekawości wiesz jaki dokładnie? No to był tatar wołowy. Tak, tak, bardzo dobrze. Dobrze, gracze, co byście chcieli teraz? Dobra, go wampiry za 10. Gracze chcieli wampiry za 10. Pytanie brzmi, jak miał na imię Alucard syn Draculi w serii gier Castlevania? A to nie był Alucard po prostu? Wydaje mi się, może że to mogło być to jest pytanie typu, jakiego koloru jest miał Walmaru, imię stary i nazwisko. Dobra, dobra, weź daj jakieś wampirowe imię. No nie wiem, Stefan mi do... Christopher. Okej. Okay. Krzysztof. Wszyscy poszli, Krzysztof wampir też musiał. Nie był to Christopher, więc przejmują Adamy. Mi tylko Alucard się kojarzy z anime, ale nie wiem, czy to jest powiązane jakoś. W sensie z tym. Jejku, jak to anime się nazywało? Helsing. Helsing, no. Dobra, rzućmy Helsinga. Helsing. Okay. To jest jego nazwisko. XD. Nie jest to Helsing, nazywał się Adrian. Adrian Tepes. Dobrze, pseudonim Fahrenheit. To było blisko w takim razie. Troszeczkę tak, było. Wystarczająco blisko, żeby dostać jeden punkt. Adamy, co byście chcieli? Minecraft za 10. Minecraft za 10 dla Adamów. Ile różnych kolorów wełny jest dostępnych w normalnej wersji gry? 16. Okej, okay, od no razu tylko. Gracze, co byście sobie zażyczyli? Dobrze, wiecie co? Nie martwcie się, przegramy z wami wszystko i wygramy ostatni element tego turnieju i wygramy z wami. Najbardziej decydująca jest trzecia konkurencja, tu się zgodzę. Musimy drugie bingo im zablokować, polski YouTube 5 musimy wziąć, żeby im bingo zablokować, tak, stary. Tak, polski YouTube 5. Okej, okay, gracze się wreszcie ucieszą, Mandzio, polski YouTube za 5, jaka firma produkuje lody ekipy? Koral. Nawet nie włączałem timera. Adamy, co byście chcieli? Gothic za 5, bierzemy Hunter? A weźmiemy. Dobrze. Dla Adamów, Gothic za 5, dokończ cytat. Powiedz no, czy to coś z przodu? To twoja twarz czy dupa? Blisko wystarczająco. Czy to coś z przodu twojej głowy to twarz czy dupa? No, blisko wystarczająco, nawet ja bym nie miał okazji się pochwalić, jak on zna dokładnie cytaty. Wystarczająco blisko na piątkę, człowieku. Na piątkę to może ci świtać w drugim kościele, a nie nawet w tym dobrym. No dobra, co byście chcieli, gracze? No nie fajna jest ta sytuacja, no nie podoba mi się, jestem zirytowany nią nawet. Ja bym powiedział tak, diabełku, YouTube za 25 albo Minecraft za 15 myślę. Ewentualnie możemy bijatyki za 5. Może ciśnijmy ten YouTube za 25 i spróbujemy, bo na 40 dawajmy, to będzie duża szansa, że się wywalą, punktów. Nie? No wiem, dobra, no to YouTube 25. Okej, okay, Mandzia się będzie mógł popisać znowu, polski YouTube 25. Podaj nazwy trzech kanałów, które jako pierwsze w Polsce osiągnęły 1 000 000 subskrypcji. Dostaniesz 5 dodatkowych punktów, jeżeli kolejność będzie poprawna.
Dobra, no to nie będzie tak. To jeszcze nie jest kolejność. Nie krytyk, krytyk, abstrahuję. Jakie jeszcze ciekawe. No... I Wardęgasa. No. Zatem... Tylko teraz kto po kolei? Czy Wardęga był pierwszy? Teraz kolejność. Wardęga, nie krytyk, krytyk, abstrahuję. Ostateczna odpowiedź? Dobra, niechaj tak będzie, zostawiam tak, jak powiedziałem. Okay, czyli ostateczna odpowiedź to kolejność Wardęga, niekryty abstra. Tak. Okej. Okay. Kolor i punkty są wasze, ale dodatkowe nie są wasze. Wardęga miał wielki wyścig z niekrytym. Wardęga go wygrał i był pierwszy na milionie, ale niekrytego prześcignęli abstra i byli drudzy. Wampiry 15 lecimy? Możemy spróbować. Okej. Okay. Jednostką którego poziomu były wampiry w Heroes of Might and Magic 3? Ile kosztował jeden wampirzy lord i który z bohaterów Necropolis specjalizował się w tych jednostkach? Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 5 punktów. To na pewno to był czwarty poziom. Kosztował... Rzućmy 1000 golda? Nie, 1000 golda to za dużo. Nie. Może 800 jakoś tak. 800 to za dużo. Rzuć jakimś kosztem. 500? Okej, okay, a rzuć jakimś bohaterem? Żaden mi nie przychodzi do głowy. Okej. Nie wiem. Nie powiem ile poprawnie. Mandzio i Diabeł, jeżeli wszystkie będziecie mieli trzy dobrze, ponieważ no być może nie było wszystkich trzech dobrze tutaj. Okej, okay, no to na pewno to była jednostka poziomu czwartego. Specjalizował się w nich Goliat, a jeżeli chodzi o koszt tej jednostki, wampirzego lorda, niezwykłego wampira, tak? Tak. Jeden wampirzy lord, Diabeł, wydaje mi się, że 1050 golda kosztował. Ty pamiętasz może lepiej? Stary, ja w ogóle nie grałem w Heroes. Ja bym obstawiał około 1050 golda i to są moje odpowiedzi. Wokial to był. Wokial okay, to był chyba powiedzieli... od Mrocznych Rycerzy. Okej, okay, Wokial padło po samym pytaniu. Level Wokial był czwarty, Lord kosztował 500 i to był Wokial. Więc Mandzio miał jedno, Hunter miał dwa, więc to pytanie jest dla Adamów i dostają za nie 10 punktów. Kurde. Ty, jakoś bardziej z kurde, tego Wokiala zapomniałem. Nie? No, kurde. Ty mi powiedziałeś Goliat, a mówię, to nie był Wokiel, a on mówi, dobra, no ty się powiedziałeś, pewny byłeś, to się nie odzywałem, nie? Ale i tak nie było skradzione przez ten kozły. Z Wokialem. No też dlatego go kojarzyłem. Potem skojarzyłem sobie, mówię, Kiszak przecież grał tym non-stop, nie? I Wokial, ja też Wokial miałem latał. Po Kiszaku Wokiala, tylko skojarzyłem. No. Dobrze, więc gracze, które byście chcieli teraz? No musimy YouTube'ek za 40 cisnąć, żeby mieć bingo pierwszy. YouTube'ek za 40, no. Dobrze, polskie YouTube za 40. Fajne pytanie według mnie. Kiedy kanał TV Gry wstawił swój pierwszy film na YouTube? Podaj dokładny rok i miesiąc do pojawienia się tego materiału na kanale i 5 dodatkowych punktów, jeżeli znasz dzień. Wow. Nie, no to jest żart chyba z tym pytaniem, bo oni wstawili ten film w jakimś 2010 albo 2011 na swój kanał. Przynajmniej wiesz tam kiedy. Tam rok jest ciężki. Do trafienia. No właśnie 2010 albo 2011. Każdy wtedy zaczynał. Jak myślisz, Diabeł? Wydaje mi się... Oni z samym, oni coś mówili chyba w tym materiale, jak reagowali na swoje stare te, nie? Wypociny na kanale. O, tak. Ale... Dobrze, coś z tego świta. Kurde, ale nie pamiętam dokładnie w którym roku jest. Nie skupiałem się, bo to jest, wiesz, taki filmik do zmywania puszczany, nie? Nie wiem, czy by to powiedzieć grudzień 2010 czy jakiś 2011 walnąć jakiś... Kiedy oni mogli to zrobić? Jakby oni zakładali takie rzecz, to raczej w wakacje mi się wydaje. Jakiś lipiec, może sierpień 2011? Sierpień 2010 może? 2011 myślę. Dobra, 2011. Okay. Dobra, to nasza odpowiedź. Okej, okay, nie jest to sierpień 2011, więc Adamy przejmują. Ja bym strzelał w 2010. Mhm. Jeszcze mi tak marzec przychodzi do głowy, nie wiem dlaczego. I marzec 2010? No spróbujmy. Okej, okay, nie był to również marzec. Tutaj może, tutaj kategoria graf, to było 3 dni po moich 12 urodzinach. Może ktoś wie, kiedy mam urodziny? No. Sadgę. Ale koledzy fajni. Streamów urodzinowych nie robiłeś, to nie wiem. Ja ledwo mogę zapamiętać, kiedy nie, ja mam urodziny. Nie, no śmieję się. 15 stycznia 2010 roku. Dobrze. Adamy, co byście chcieli? Bijatyki 25. Okej, okay, bijatyki 25 dla Adamów. Pierwsze bijatyki w tym odcinku. Dostaniecie nazwę 6 gier Power Rangers, tylko zamiast Power Rangers napiszę PR, żeby było szybciej. I musicie wskazać te gry z serii Power Rangers, które posiadają grywalnych reprezentantów w grze Power Rangers Battle for the Grid. Strzelam. Dino Thunder, SPD i te drugie Might Morphin. No tak, też tak. No. Okej, okay. Nie mówię jeszcze ile poprawnie odpowiedziane, więc może gracze będą wiedzieli, jako że jesteście graczami. Dobra, Diabeł. Dino Thunder musi być, no bo dinozaury muszą być grywarne. Dinozaury są spoko, dinozaury są kozakie. Ta. Mighty Morphin są takie Zeo bym powiedział. Zeo, Mystic i SPD bym powiedział.
i dinozaury. Za Mystic DSPD i Age 4, tak? No, no. No dobra. Okej, tutaj będziecie w szoku, ponieważ odpowiedź Mighty Morphin, Dino Thunder oraz SPD od Adamów. Pośród tych trzech były dwie poprawne. Więc myślę, że bardzo fair wziąć dwie poprawne minus jedna niepoprawna i dać wam wynik jeden, okej? Okay? Mhm. A dla typów graczy, czyli to było Zeo, Dino Thunder, Mystic SPD, pamiętam dobrze? Mhm. Tak. Tutaj poprawnych było trzy i jedna niepoprawna, czyli dwa. Ponieważ było to Zeo, Mighty Morphin, Mystic oraz SPD. No i jak Dino Thundera nie było naprawdę? Nie było dinozaurów? Nie było dinozaurów. Nie było dinozaurów? Wampiry za 25 zł, czy chcesz no, to kurde, powiedzieć? No kurde, trzeba, no nie mamy wyboru, nie mamy wyboru, słuchaj, no nie mamy wyboru, musimy wampiry za 25, no. No dobra, dobra. Takie jest prawo dżungli ewidentnie z tymi wampirami. Dobrze, wampiry za 25, na jakich konsolach ukazały się pierwsze gry opierające się odpowiednio na filmach z serii Blade i Van Helsing? Jeżeli są dwie albo więcej konsoli, na których tytuł wystarczy tylko jedna. Zastanawiam się, czy nie dać po prostu pierwszego playaka. Ja też bym chyba rzucił w PSX-a konsola, na którą to, było że wszystko. To nie będzie Nintendo na pewno, bo to jest zbyt krwawe na Nintendo, umówmy się. A, nie muszą być na tej samej konsoli, my bad, warning. No, czy zbyt krwawe dla Nintendo? Nie muszą być na tej mogą samej być konsoli. Na tej samej, nie muszą, przepraszam, my bad. Czy ja bym wiem, czy zbyt krwawe na Nintendo, wiesz, ale na jakąś Sega, ewentualnie. Ja bym, PlayStation jako taka ogólna konsola, która nie jest zbyt nowa i nie jest za stara też. Czyli co, PlayStation 1? No. I co, okay. Na obydwa? Na obydwa. Okej, okay. PlayStation 1 na obydwa nie jest w pełni poprawną odpowiedzią, więc przejmują Adamy. Mi się jedynie co kojarzy, to że Blade chyba na NES-a był. Coś mi się tak kojarzy. A ty masz coś, pojęcie jakieś, Hunter? Coś? Świta? Nie mam. A to strzelmy bezpiecznie. NES i PS1. Okej, NES i PS1 nie jest to poprawna odpowiedź. Najbliżej byli gracze, ale nie mieli w pełni odpowiedzi od tego, więc pytanie jest niczyje, ponieważ pierwszy tytuł Blade wyszedł jednocześnie na Game Boy Color i na PlayStation 1, a Van Helsing wyszedł na Game Boy Advance. Adamy, co byście chcieli? Bijatyki 15? Tak, bingo, lecimy. Spróbujmy. Okej, Bijatyki za 15. Która z wymienionych postaci nie została dodana do listy postaci Smash Bros. Ultimate? Cloud z Final Fantasy, Joker z Persony 5, Steve z Minecrafta oraz Sans z Piasku pod Stołem. Nie grałem w ogóle. Joker albo Cloud bym obstawiał. Clouda obstawiam. Ostateczna odpowiedź Cloud od was? Tak. Okej, nie był to Cloud, więc przejmują gracze. Dobra, ja był. Steve jest, a Sansa na pewno nie ma? Tak, na 100% nie ma Sansa. Dobra, no to Sans. Poprawna odpowiedź. Tutaj trzeba było patrzeć uważnie na słowo postać, ponieważ Sans nie był postacią, tylko reskinem do innej postaci. Słuchaj, bijatyki za 5. No dobra, no. Próbujmy. Bijatyki za 5. Tak. Bijatyki za 5. Jak ma na nazwisko Lidia, polska premier z Tekken 7? Tą amerykańską, tą, która ma tego The Twitter Ameryka. Ona będzie miała jakieś bardzo polskie, nie wiem, typu Kowalska czy coś takiego. Wojciechowska czy coś takiego. Nie, ona będzie miała coś ala Kowalska, stary. Ja nie wiem, ja to jest absolutnie poza moją wiedzą, wiesz? Dobrze, nie była to Lidia Kowalska, więc przejmują Adamy. Ja nie grałem, kompletnie nie wiem. Ja coś czuję, że to będzie typu jak ten, CEO YouTube'a ma nazwisko. Że to, że Woźnicka? Jeszcze Woźnicki, on nie potrafił odmieniać przecież. Woźnicki! Coś w tym stylu by obstawiał, ale to jest za piątkę, to raczej by uznał, jakby był Kowal. Nie wiem. Dobrze, więc Woźnicki obstawiać albo Woźnicka. Moi drodzy, polskie nazwisko, diabeł miał rację, ale no najbardziej polska jest chyba Wódka, albo również Jan III Sobieski, bo to jest Lidia Sobieska. Ale pamiętam, że jakoś tak strasznie polsko było. Tak. Dobrze, Adamy, co byście chcieli? Wampiry za 40? Go, dawaj. Dawaj. Wampir za 40. Ohoho, będzie nieźle dla Adamów. Jaki wampir podczas jednego z questów w pierwszym Wiedźminie mówi Geraltowi o swojej dawnej relacji z Regisem? Niech będzie... Królewna Adda? Jakoś tak? Okej, okay, nie jest to Królewna chociaż czekaj. Nie jest to Królewna Adda, więc przejmują gracze. Stary, nie grałem w Wiedźmina 1. Nie znoszę Wiedźmina 1. Wyłączyłem go po pierwszych 20 minutach rozgrywki. Ale co by zabrzmiało takiego Wiedźminowego? Stary, tam może być wszystko, nie? Tak naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, stary. Imię wiedźmińskie może być równie dobrze Stefan. Okej, tak samo. Stefan od diabła, bo po czasie było. Nie był to diabeł Stefan, bo była... Przepraszam, nie był diabeł. Nie był to wampir Stefan, była to wampirzyca i się nazywała Królowa Stefania. Nocy. Okej, co by chcieli gracze? Dobra, Minecraft za 15?
No dobra, próbujmy. Okej, okay, Minecraft za 15. Mam nadzieję, że słuchał za każdym razem, jak tłumaczyłem na streamach i on się nie słuchał tego. Ile procent redukcji obrażeń daje każdy poziom enchantu protection na zbroi? Słuchałeś, kolegi? Słuchałem. Tylko ile to... Wydaje mi się, że to 1,5% daje każdy protection. Ale nie, to byłoby trochę za mało. Musiało to dawać trochę więcej. 4,5 może. Redukcja obrażeń zredukowano ostatecznie byłyby o tym. Poczekaj. Mamy jakąś granicę błędu czy nic? 0,5%. 0,5%. 7,5 czy 4,5 diabeł? 7,5 według mnie było chyba trochę za dużo. Może po środku? 4? Piątkę? Aha. Ale no po... Czas się skończył? Nie wiem. Dobra. Decyzja. 7,5. Niechaj 7 będzie. Rozgrozie śmierć. Okej, okay. Nie jest to 7,5, przejmują Adamy. No mi to 4,5 się kojarzy. Albo 3,5, albo 4,5. Ostatnio coś o tym czytałem. Jak im dałem poprawną odpowiedź, to zrobię awatar Huntera po prostu. Umrę. A, Hunter ma taką uśmiechniętą buźkę. Dobra, rzucaj odpowiedzią. Dajemy 4? Tak, dajemy 4. Okej, okay, trafiliście idealnie, bo jest o 4%. Więc Adamy to przejęły i Adamy wybierają następne pytanie. Minecraft 25. Okej, okay. Oprócz kolokwialnej nazwy język enchantów z Minecrafta, jakiego alfabetu używa gra w stole do zaklinania, czyli w Enchant Table? Tam są jakieś kreski, kropki, ty, ja bym stawiał na Morsa, ty. Morsa tak raczej nie wiem. Nie mam pojęcia. Strzelę jakiś zapomniany coś, nie wiem. Dobra, niech będzie język villagerów, cokolwiek. Okej, okay, nie jest to język villagerów, więc przejmują gracze. Dobra, diabeł, wydaje mi się, że hebrajski alfabet to jest. Ewentualnie jest to pytanie w ogóle podchwytliwe, na które nie znam jakkolwiek odpowiedzi, zatem szaram hebrajski. Okej, okay. Nie jest to hebrajski, chociaż hebrajski jest bardzo podobny. Jest to skonstruowany alfabet, to się nazywa standardowy alfabet galaktyczny. Gracze, jakie byście chcieli pytanko? To co, 25 gotik? A weź za 25 gotika, weź. Okej, okay, diabeł bierze wszystko na klatę. Czy 25 czy 40 za gotika? 25, bo mam szansę na bingo. Okej, okay, 25. Podaj 4 z 5 sposobów na obniżenie ceny stroju farmera u Lobarta w Gotik 2 Nocy Kruka. Dostaniesz 5 punktów dodatkowych za ostatni sposób. 4 sposoby czy 4 rzeczy? Aha, dobra. 4 z 5, a za 5 masz dodatkowe punkty. Zbierasz rzepy, na początku zbierasz rzepy, po przyniesienie wina. Przyniesienie, kupienie patelni. Strzelam, czy to będzie pomóc z odgonieniem wilków, czy coś takiego, bo tam był jeden farmer taki, który stał na boku, nie pamiętam. Strzeli jakieś diabeł, masz piąte. Strzelam. Nie wiem, bandyci, strzelam. Jedniutki to zrobił na ostatnim strzale. Co? Okej, okay, rzepa poprawnie, wino poprawnie, patelnia poprawnie, wilków nie było, ale byli bandyci. No. A piąty sposób to powiedzenie Lobartowi, że jesteś za rolnikami, za farmerami, a nie za królem. A ja w ogóle tego nie wziąłem pod siebie, to że jest to może on o tym cenę. Nie mówi ci kompletnie, on o tym kompletnie ci nie mówi, że to zniża cenę. Dobrze, Adamy, co byście chcieli? Blokujemy Minecraft za 40. Tak, dokładnie. Minecraft za 40. Adamy, życzę powodzenia. Podaj nazwę 3 z 4 mobów humanoidów, które istniały przez krótki okres podczas wersji Indev 0.3.1. Ale fajne pytanie, ale super. Coś masz? W głowie ci świta? Nie grałem w ogóle w tę wersję. Tobie nic nie przychodzi do głowy? Wampiry! Pasujecie? Tak, pas. Okej, okay. Tutaj jest pas, więc przychodzi pytanie do graczy. Czy no nie będą może jakieś kurde trolle, czy coś takiego? Może być troll, to ja bym dał troll jako jedno. O, zastanawiam się, co jeszcze takie humanoidalne. Wilkołak. Okej, okay. Już was nie zatrzymuję, bo już dwa podaliście błędne. Okej, okay. Dam wam zdjęcie, może po zdjęciu ktoś nie za jakiekolwiek punkty da radę. O Jezu, pamiętam te zdjęcia, ja widziałem ja też te zdjęcia. Poza coś kuzyni Bentena, pierwsza to jest wrog. Troszeczkę tak. Stary bestia tutaj jest. Rana, czyli żaba po hiszpańsku, Beast Boy, który wygląda jak z Teen Titansów, Steve oraz czarny Steve, który jest jednak, nie, Beast Boy jest ten po prawej. Steve jest obok ten na środku. No, były przez kilka dni one, bo i potem ten chłop, który je stworzył, został wywalony, bo jego art direction nie był odpowiedni do gierki. Co bierzemy? Kotik za 40 diabeł, no mu dajesz. No mogę spróbować, ale nie obiecuję. Kolejne pytanie, gdzie musisz podać iluś z ilu. Życzę ci powodzonka. Podaj imiona 9 z 12 magów, którzy stworzyli bariery nad kolonią karną. Daję ci za to podwójny czas. Dobra, poczekaj. Watras, Pyrokar, co mamy? Na pewno mamy Xardasa, później mamy Kronosa. Dobra, rzuć tam Miltena, chociaż go tam nie było, ale jedyne jakim przychodzi tak 9 do nie dorzucę. To jest tych 3 magów z 2, oni najprawdopodobniej brali wszystkie w tym udział, ale nie pamiętam w ogóle ich nazw. Nie ma szansy, więcej nie pamiętam, stary.
Okej, czyli zostawiasz tą piątkę? Tak, zostawiam tą piątkę, więcej dobrze, nie da rady. Więc Adamy to pytanie przejmują, również dostaniecie minutę zamiast klasycznie pół minuty. Czy się wykażą wiedzą Adamy? Zero, kompletnie zero. Ja nie okay. grałem nic. Zero pasujecie kompletnie? Pas od razu, nie ma nawet tak. sensu. Okej, okay. z tego co podał diabeł, Watras było niepoprawne, bo Watras cały czas siedział w Korinis, ale to wystarczyło widzisz. Nazwać wszystkich magów wody z Nocy Kruka oraz wszystkich magów ognia, którzy siedzieli w starym obozie w Gothiku 1. No, ale nie pamiętam. Ergo wszyscy totalnie, magowie, nie? którzy byli z Nocy Kruka, to ci, co również w nowym obozie byli. Więc Watras nie był poprawny, Pyrokar nie, bo on był w klasztorze. Xardas poprawnie, bo Xardas jest tutaj tą czarną owcą. Kronos był tutaj jednym z tego składu magów wody. Milton no był właśnie. Zbyt nowy jako mag. Poza tym jeszcze masz tak, Damarok, Drago, to są magowie ognia. Koristo, czyli wtedy arcymistrz magów ognia. Mhm. Rodriguez i Torres byli magami ognia. Xardas oczywiście wszyscy wiedzą. Rajordian był magiem wody. Kronos Saturas był ich naczelnym. Merdarion, Nefarius i Mixir. Nie, to nie było. I tutaj szans, ciekawostka, bo niektórzy ludzie myślą, że było tych magów 13, ale to był błąd w tłumaczeniu polskiej wersji gry i jest dużo filmów na YouTubie już na ten temat. Dobrze, Adamy, co byście chcieli? Bijatyki za 40, blokować punkty. Go. Okej, okay. Bijatyki za 40. Evo Moment 37 to jedna z dwóch nazw, które nadano pewnej legendarnej sekwencji ruchów wykonanej w Street Fighter trzeci. Podaj drugą nazwę. Mm-hmm. Mój stary walczący o makaron z mopsu. Tak się okay. teraz składa, że jest to poprawna odpowiedź. Drogi pan Kojima w momencie, kiedy myślał nad kolejną częścią swojej bijatyki, ale specjalnie przyjechał do Polski, żeby się dokształcić w sprawie menelskich sztuk walki. MOPS, w mojej obronie skór. Myślę, że większość ludzi, którzy są głęboko w Street Fighterze, od razu to będą wiedzieli. Dobrze, ja pasujecie? Kompletnie tak. pojęcia. Gracze, próbujecie czy pasujecie? Spróbujmy rzucić, to będzie coś ale jakiś łombo combo czy coś takiego stawiam, stary. Rzucaj, ja absolutnie nie mam. No to niech będzie łombo combo. Łombo combo jest bardzo dobrym guessem, ale nazywa się to Daigo Pary. I gracz zablokował 15 ciosów z rzędu, a jeden zły blok oznaczałby przegraną, ponieważ miał tylko jeden piksel HP. I to jest najbardziej legendarny moment w historii bijatyk według wielu osób. Dobra, to co, bijatyki czy wampiry? Dawaj bijatyki. Dobrze. Gracze, bijatyki za 10. Ile lat minęło od wydania pierwszej części z serii gier Soul? Chodzi o Soul Edge, Soul Calibur, o te gierki. Możesz podać ile lat albo którym roku wydano, bo to jest to samo odpowiedź praktycznie. Pobyłka o 5 lat jakby co, nie? Na PSX się grałem w Soul Calibura pierwszego. Ty, to skoro PSX, to może... No nie, czy to był pierwszy, czy to nie był kurde któryś z serii, ale wiem, że na pewno grałem na PSX. Kiedy PlayStation wyszło w 2001, tak? Mhm. Co ty na to, żeby strzelić w najpopularniejszy rok wydawania takich klasycznych, legendarnych gierek, czyli 9.6? Wtedy mamy przedział od 2001 do 91, bo można się pomylić o 5 lat, ale nie powiedział, że w jedną stronę, czyli w przód i w tył, łatwo. W obie. No to dobra, to rzucajmy. Go 96. Okej, okay, był to rok 1995. Gratulujemy. Dobrze, i Adamy dostają wampiry za 5. W jakim mieście ma miejsce akcja gry Vampir? Nie grałem, to jest ta nowa gierka. Tak, to jest ta nowa. Czy Vampire może to się czyta? Masz jakiś pomysł, czy strzela? Sosnowiec, no. Nie no, gdzie? Ja bym gdzieś tam, nie wiem, Paryż czy coś. Może takie w Lubinie. Dobra, Lubin. Nie no, strzelcie czymś solidnym. Lubicz pod Toruniem, pok. Nie wiem, Paryż strzelam. Okej, okay, nie jest to Paryż, więc przejmują gracze. To nie będzie jakieś... Jak się nazywało to ta Pensylwania? A to nie będzie coś jakoś a la Londyn, czy coś tak mi się kojarzy? O kurna, no może być Londyn, oni też lubią Londyn używać. Dobra, to go Londyn. Bo ja bym strzelił w Paryż, dobrze, że oni wystrzelili. Nie, Londyn. Okej, okay, ostateczny Londyn? Tak. No. Poprawnie. No i co? Liczymy punkty, bo cholera tutaj może być bardzo blisko. Wynik to 75 i klucz to 60 i klucz. Ty, że się udało w pierwszej rundzie wygrać, jakim cudem. Ha, bazinga, zgadnijcie co? Graf znowu źle policzył punktację podczas nagrywki. Prawidłowy wynik na górze, a ja zapraszam do drugiej konkurencji. Konkurencja druga, czyli co to za gra? Możecie dostać cytat, soundtrack, sylwetka postaci, nazwa misji broni przeciwnika, kawałek odkładki, rok wydania, twórca gry, jakiś napis, jakiś mem nawet. Im szybciej zgadniecie, tym więcej, ale jeżeli źle zgadniecie, to tracicie swoją możliwość zgadywania na tą gierkę. Jest tylko jedna szansa dla każdej drużyny na gierkę. Jeżeli zgadniecie po pierwszej wskazówce, dostajecie 50 punktów oraz klucz. Po drugiej 35 punktów, potem 25, 15. Jeżeli jesteście na czwartej wskazówce, to za klucz możecie kupić ekskluzywność na następną wskazówkę. Piąta wskazówka jest super oczywista i daje wam
15 punktów również. Przypominam, że będzie troszeczkę trudniej niż w ćwierćfinałach, no i pierwsza wskazówka nigdy nie jest tak oczywista, jak myślicie, więc zaczynajmy. Druga wskazówka... Mandzio? Kurde! Popatrzę na ten obrazek i widzę tam D, i widzę tam tą łapę, jest Gold Matter. A jak strzelemy, już nie możemy dalej strzelać, strzelaj, tak? Strzelaj, Mandziu, teraz musisz. Dead Island. Nie jest to Dead Island. Dobrze, więc ekskluzywność mają Adamy na to całą gierkę. Przepraszam, diabeł, myślałem, dobra, że się wycwanie. Może Mandzio będzie miał deduwę po tym, jak zobaczy drugą wskazówkę, która jest plikiem, jest piosenką, jest exactem z piosenki. Oto no nakaty kimi o zanuchiru. Dead Island zdecydowanie. Dobrze. Dead Island 100%. Adamy, następną chcecie, czy... Oni-chan, wiesz co to? Dalej, ja nic nie mam. Dalej. Ja jeszcze nie wiem, no. Trzecia wskazówka. Oraz czwarta wskazówka. Wow. Nie mam pojęcia. To pomyślcie o tym. Adamek, co to jest? Death Note. To nie jest Death Note, to mój drodzy, jest Death Stranding. Oczywiście Death Stranding, bo Strand Bookstore. Druga wskazówka to był soundtrack, jeden z popularniejszych z gierki. Pierwsza to jest płytka z gold wersją Death Stranding, Gold Master. Wszyscy gotowi na drugą gierkę, mam nadzieję. Mm-hmm. Więc wbija pierwsze zdjęcie. Wow. Wbija drugie zdjęcie. Prowokujesz, żeby dać tą odpowiedź. Prowokuję, ale trzecie zdjęcie się zniszczy. I po czwartym zdjęciu myślę, że wszyscy będą wiedzieli. Diabeł pierwszy był. Prototype. Bardzo dobrze. Wytłumaczę może wskazówki. Pierwsza to jest żarówka UV, czyli tak zwany Blacklight, a Blacklight był wirus, którym się zaraża protagonista. Druga wskazówka to prototyp, jak miał wyglądać Iron Man w klockach Lego, potem oczywiście wyglądał czerwono-żółto. Trzecia wskazówka, może ktoś rozpoznaje te postacie? To są obydwie postacie ze Skyrim i to jest najprawdopodobniej ta gildia złodziei, jak się Nie. chodziło do kanału. Po lewej jest z Assassin's Creed Odyssey, to jest Alexios. Po prawej jest Mercer Frey z gildii złodziei, więc Alex Mercer, nazwa protagonisty z prototypa. Czwarta część okładki oczywiście. Dobrze, jesteście gotowi na trzecią gierkę? Tak. Powodzonka życzę. Leci druga wskazówka. Trzecia wskazówka. Muszka. I czwarta wskazówka. Any takers? Any kropka? Czy ktoś za klucz wykupuje ekskluzywność? Kluczowa jest super oczywista, tyle wam mówię. Musicie stawić kropkę, nie możecie nic stracić. Diabeł, co to jest? Dobra. Musisz podać od razu nazwę. To nie wiem, Dead by Daylight XD. Nie jest to Dead by Daylight. Adamy, co to jest? No nie mam kompletnie pojęcia. Rzuć czymś. Spider-Man. Okej, nie jest to Spider-Man. Moi drodzy, menu jest z restauracji Five Guys. Jest to Five Nights at Freddy's. Wiedziałem, że to są Five Guys. Bluza Freddy Krugera. Kojarzyłem, bo u dobrodzieja byliśmy w Five Guysach i kojarzyłem to. Czwarta gierka, myślę, że dużo myślenia będzie wymagało. Pierwsza wskazówka. Druga wskazówka. Trzecia wskazówka. I bardzo oczywista, bardziej oczywista od piątej, wskazówka czwarta. Diabeł. Teamfight Tactics. Tak. Teamfight Tactics, ponieważ bo Tactics Volkswagen... Final Fantasy, już to zobaczyłem. Okej, okay, no tak, no Liga, bo dlatego Final Fantasy Tactics do nazwy. Może ktoś wie, dlaczego druga wskazówka pasuje? Nie, Sycylia? To była jakaś walka zapewne. Obrona sycylijska w szachach, autoszachy. No, ja widziałem po trzecim, że to jest Teamfight Tactics, ale na czwartym już byłem przygotowany, żeby wcisnąć, co tam się tak, pokaże tak, po tak. prostu. A ktoś wie może, dlaczego Volkswagen? Das Nie. Auto, autoszachy. Ja pierdolę, nie no w ogóle. To... Dobrze, i wbija piąta gierka, pierwsza wskazówka. Clipart bardzo ładny. Druga wskazówka wbija. Na trzecią wskazówkę macie soundtrack z gierki, więc bądźcie gotowi odpalić. I czwarta wskazówka, czyli rebusik. Nie. Nie. Strzelam. Adamek, co to za gierka? Bleach. Nie jest to Bleach. Mandzi albo Diabeł, kropeczkę poproszę. Diabeł, co to jest? Demon Souls. Okej, okay, nie są to Demon Soulsy. Może ktoś wie, co to jest za postać z anime? Nie mam pojęcia. To jest Naruto jakaś postać.
ale... To jest z Blicza, Adamek, co to jest za postać? Z Blicza! Bo rozpoznał, że to jest Blicz, Adamku. Co to jest za postać, może znasz nazwę? Nie pamiętam, ale to chyba było... Kuźwa. Postać się nazywa Hollow. A potem jest Knight, Hollow Knight. O, Hollow Knight, co? Pączek jest dziurawy, po angielsku dziurawy to, albo bez, niepełen to jest Hollow. A team, który stał za Hollow Knight, się nazywa Team Cherry. Dobrze, wracamy do trzeciej konkurencji, na Pinta. Trzecia konkurencja, macie 14 kart, karty mają Averse oraz... Reverse. O, diabeł tutaj odpowiedział pierwszy. Nie ma punktów za to. Mój mądry zawodnik musi kogoś kierować. Nie wiecie, jakie jest pytanie, wiecie tylko, jaki jest temat, dopóki nie przyjdzie odwrócić karty i na nie odpowiedzieć. Więc może najpierw powiedzmy, jakie są pytania i potem po kolei wszystko wytłumaczę, jakie będzie kolejność, jakie będą zaklęcia, bo zaklęcia za klucze można sobie wykupić oraz również gracze przynoszą ze sobą zwój kłódki, która nie umożliwia przeciwnikowi rzucania zaklęć na to dane pytanie. A więc po kolei, jakie będą dzisiaj karty? Pierwsze pytanie, anime i manga. Drugie pytanie, twierdza. Trzecia karta, Chiny. Czwarta karta, Hitman. Potem Game Boy. Yu-Gi-Oh! Potem jest Rockstar Games. Potem macie snowboard. Ale turniej o grach snowboard. Były gry o snowboardowaniu, halo. Potem macie Guitar Hero, haha, teleturniej o grach, bo muzyka to nie gry, powiedział Mandzio. Potem macie przeceny Steam. Wikingowie, potem macie Sapera, potem będzie kategoria Pokémon oraz kategoria Gladiator. Okej, drużyna, która ma więcej punktów, wybiera pierwsze pytanie, więc gracze wybierają, co byście chcieli. Dobra, zabierajmy od razu Pokémony, bo Adaś to jest 100%. Nie. Pokémony, Hunter nie może tego mieć, Pokémony zabieramy. Twierdzę bym chciał zabrać. Dobrze, twierdza dla Adamów. Może przez ten, a może Saper, co może być trudnego w Saperze? Saper. To się zdziwisz, zobaczysz. Kurwa, ja wiem, że to teleturniej o grach, który mnie jeszcze zaskoczy, ale Saper, dawaj. Adamy, co chcecie? Bierzemy anime? Możemy wziąć anime, no. Rockstar, może weźmiemy, co? Rockstar. Adamy, co byście chcieli? Nad tym gladiatorem się zastanawiam. Mówiłeś, dawaj! Dobrze, Gladiator. Możemy wziąć tych Wikingów, chociaż na pewno się zgłaźnie mocno na tym, ale dobrze. Dzień dobry. Może Yu-Gi-Oh! No dobra, możemy spróbować. Też coś tam pamiętam jeszcze. Yu-Gi-Oh! Co byście chcieli, gracze? To może przeceny. Przeceny Steam. Dobrze, przeceny Steam. Adamy, co chcecie? Wiesz co, ja w Hitmana poszedł. Mówiłeś? Dawaj. Dobra, Hitman. Dobrze, Sheetman BZS dla ciebie. Dobra, co chcesz? Guitar Hero czy Snowboard? Guitar Hero to jest wiedza o muzyce w sumie trochę. Guitar Hero, proszę bardzo. Adamek, wybieraj teraz na ciebie. Snowboard. Weronikę Truszczyńską bierzemy. Weronikę. Okay. Chiny oraz Game Boy. No i dobrze, moi drodzy. Czy chcecie otwierać jakieś skrzynki? Mamy kłódkę, co z tym możemy zrobić? Macie kłódkę i macie po kluczu. Klucze, jeżeli nie użyjecie, przechodzą do następnego odcinka, jeżeli wygracie. I w skrzynkach są zaklęcia minus 50% dla przeciwnika, plus 50% dla siebie na jakieś pytanie oczywiście. Otwieramy case'a? Albo kłódka. Otwieramy case'a? Bierzemy. Opening robimy. Więc 1 do 3 to jest minus, potem jest plus, potem kłódka, więc generujemy liczbę. Jest to szóstka, 6. Więc plus 50% do siebie na jakieś pytanie. Adamy, czy otwieracie skrzynkę? Raz się będziemy otwierać, bo jak przegramy, to nie przejdzie. No to... Okej, otwieracie skrzynkę, jak będzie szóstka, to reroll. Siódemka, więc macie kłódkę na pytanie, w twoje albo przeciwnika. I uwaga, tutaj pierwszy raz ta interakcja w ogóle będzie używana. Drużyna, która ma mniej punktów, kastuje zaklęcie pierwsze. Więc wy, Adamy, możecie rzucić kłódkę na przeciwnika jakieś pytanie i oni nie mogą sobie tego pytania zbuffować o 50%. Pokémony? Pokémony. Pokémony. Dobra. Kłódeczka na Pokémony. Łatwo z pajacami, nie chcieliśmy z tego buffować. Wiesz, co buffujemy? Diabeł. Nie mam zielonego pojęcia, czego co buffować. Diabeł. Buffujemy to, z czego nie będzie trudnego pytania. Czyli? Chiny. Wikingowie albo Saper. Za dużą wiarę we mnie pokładasz. Może mam jakąś tam wiedzę o wikingach, ale to będzie na pewno w grach. Dobra, to może Chiny czy przeceny Steam? Dobra, Wikingowie. Wikingowie. Dobrze, Wikingowie mają plus 50, czyli ilekolwiek będą warci więcej. I Wikingów musimy wziąć, żeby byli najwięcej warci, wiesz... Wszystko albo nic. No to 210 możecie je ustawić. Rozumiem, że od razu 210 na Wikingów robicie, tak? Tak. No. Okej. Okay. Jednocześnie możecie albo jakiejkolwiek kolejności chcecie ustawiać te punkty. 30 to ja bym wziął Guitar Hero, bo nie jestem w tym pewien i Chiny. Grałeś w GTA? Byłeś tym kidem? Dobra, to GTA damy na 70, Pokémony na 70 i teraz Saper i przeceny na 50 i to jest K. Jak mówisz, Hunter? Gdzie się czujesz najpewniej?
Paradoksalnie najpewniej czuję się w trzech kategoriach. Anime i manga, twierdza i gladiator. Bo twierdza i twierdza, co? Krzyżowiec mam ograne. Gladiator to mi się wydaje, że będzie Swords and Sandals seria. Też anime mi się wydaje. Też już tam trochę oglądałem. Też. To co? Snowboard i Hitman w sumie najmniej na 30. Mi leżą. To lecimy. Po 30. Snowboard i po 30. Hitman 30. Którym najpewniej, tak za 140, anime i manga? No dobra, podajmy to... anime i manga 140. Twierdzę Gladiatora po 70, Game Boy Yu-Gi-Oh! No. Po 50. Okej, okay. Drużyna, która ma więcej punktów, odpowiada jako pierwsza. Więc gracze będą rozpoczynali tutaj. Chiny. Ile godzin przysługuje na granie w gry nieletnim mieszkających w Chinach? Mówimy o łącznym czasie dostępnym po podliczeniu wszystkich dni tygodnia. Możesz się pomylić o półtorej godziny. Ja myślę, że to jest jakieś półtorej godziny, dwie godziny na dzień, nie? Ja bym powiedział, że to jest dwie godziny dziennie. Może 2,5 godziny, to wtedy byłoby... Bo dlaczego o półtorej godziny możemy się pomylić akurat, nie? No dobra, 14... Półtorej razy 7. Przepraszam, 2,5 razy 7. 17,5 godziny tygodniowo. No dobra, dawaj. Okej, okay, 17,5 ostateczna? Jest jeszcze większy rygor. Jakbyście rzucili 14, byście mieli poprawnie. Od poniedziałku do piątku półtorej godziny dziennie, a w weekend 3 godziny dziennie, czyli łącznie 13,5 godziny, 14 by było idealną odpowiedzią, ale niestety 17,5 to za dużo. Dobrze, pierwsze pytanko dla Adamów, czyli snowboard. Która firma jest odpowiedzialna za wydawanie serii gier SSX w latach 2000 do 2012? Ja bym stawiał Ubisoft. No to niech będzie Ubisoft. Nie jest to Ubisoft, jest to EA Sports. Guitar Hero dla graczy. Wymień dwa tytuły z serii Guitar Hero oparte specyficznie na jednej kapeli albo grupie muzycznej. Ja powiem tak, takich bandów, które można obstawiać, to dla Metalliki pewnie było. Na 100% było dla Metalliki. Na 100% coś było. No, tylko, że dwóch tytułów nie wymyślimy. Możemy powiedzieć, że to dla nich było tego, dwie gry, ale Coś takiego, co były bębenki czy coś i se można było grać. Bardzo popularne, jakiś Led Zeppelin, chociaż nie, to za dużo. Ale mieliśmy tylko jeden zespół do dwóch gier, tak? Nie, dwa tytuły. Są trzy różne kapele na trzy różne gierki, musicie wymienić dwie, więc jak macie tą Metallica, jesteście pewni. Musimy, tak? Jeszcze jedną kapelę, no. Dobra, Led Zeppelin? Kurde, za bardzo boomersko chyba trochę. Iron Maiden ja bym rzucił, tak po prostu. Dobra, spróbujmy i tyle. Metallica i Iron Maiden, lecimy. Okej, okay, Metallica jest poprawna, Iron Maiden niestety nie, Aerosmith i jeszcze Van Halen. A rock bandy były tworzone przez tą samą firmę, a była taka rywalizacja co lepsze. Rock bandy miały jeszcze Green Day i Beatles, ale byśmy nie zaakceptowali, bo to nie jest Guitar Hero właśnie, oczywiście. Właśnie, a ja chciałem Green Day jeszcze ewentualnie zamiast Iron Maiden. No, nie zrobiliby, Guitar Hero nie zrobiłoby Green Daya. Dobrze, Hitman dla Adamów. Pytanie brzmi tak, na czym polega związany z walizką mem, znany jako jeden z popularniejszych glitchów w najnowszych odsłonach serii Hitman? Że ona leciała za celem, jak się zlokowało i się nią rzuciła. Bardzo dobrze, można było używać walizki jako pocisku naprowadzającego. Nawet tutaj filmik dla was mogę wam zademonstrować. Ale ogólnie te mesapy z Hitmana są świetne, nie? Tak samo z jakichś Mordhaus, czy coś takiego, uwielbiam te rzeczy. I to takie MFG zrobione, nie? W prawdziwym życiu to tak samo działa. Tak. Mnie kiedyś goniła taka, 360p w ogóle. Dobra, to ja byłem ogólnie dobrze, więc musimy się skupić. Jesteście gotowi na to? Podjeżdża chłop. Elo. Elubino. Dobrze. Trzecie pytanie dla graczy, czyli przeceny Steam. Jaką kwotę mogli zaoszczędzić gracze na complete packu Square Enix Eidos w 2011 roku? Cała paczka zawierała 48 gier, a ich łączna cena została zredukowana o 88%. Możesz się pomylić o $50. Dobra, zróbmy tak, Madzioka. Weźmy, że wszystkie kosztują 5 plus dodajmy jakąś kwotę. Tak bym zrobił. 48, tak, 5 razy 50. Ja próbuję sobie obliczyć tutaj w międzyczasie. Jeżeli wszystkie kosztują po $30, to wtedy one by kosztowały, ten bundle by kosztował około $172, co jest trochę za dużo. Ja myślę, że ten bundle kosztował około $100, czyli były po $25. Zatem ja uważam, jeżeli miałbym powiedzieć, że ile zaoszczędzili gracze, można się pomylić tego, ja bym powiedział, że zaoszczędzili, jak tutaj policzyłem, mniej więcej $1200. Dobra. Ostateczną odpowiedź $1200? 1100. Okej, okay. $532. No, przesadziłem mocno. Dobrze, Game Boy, czyli trzecie pytanie dla Adamów. Ile gier opartych na filmowej licencji Władcy Pierścieni od New Line Cinema wyszło na konsolę Game Boy Advance? Tak. Inaczej, ile było filmów? Ja w ogóle nie oglądałem. Wydaje mi się, że 3 były? 3 albo 4, to jakoś mi się tak kojarzy. Może dajmy 2. No to dobra, strzelamy 2. 2.
Okej, okay. Nie były to dwie. Filmów były trzy. Była Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże oraz Powrót Króla. I jeszcze była ta cała trylogia w gierkach oraz również była gierka Władca Pierścieni Trzecia Era. Były gry Hobbit, wiem widzowie, ale były na licencji Vivendi i książki, a nie na licencji filmowej. Więc się nie liczyły, więc dwie to niepoprawna odpowiedź. A ile było? Cztery. Dobrze. Gracze, czyli Saperek do was teraz wbija. Saperek, Saperek. Co może być takiego trudnego w Saperze? Wizualizacja i pamięć. Jaki rozmiar ma plansza Expert w Windowsowym Saperze? Od wersji Windows Entertainment Pack z października 1990 roku aż do obecnie dostępnej wersji na Windows 10, czyli przez ostatnie 30 lat plansza Expert, jaki ma rozmiar? Można się walnąć, czy nie walnąć? O jedno pole można się walnąć na każdej osi. Dobra, ja stałem, poczekaj, tak sobie wizualizuję to 35 gdzieś tak mniej więcej, 35-40 bym celował. Kurde, dobrze, jak ale ty pamiętasz, nie wiem, jakim studentem to pamiętasz, jak już to bym powiedział 40 na 40. Dobra, bo to będzie jakaś równa liczba. 40 na 40 rzucić. Możemy tak podać, czy trzeba dokładnie policzyć? Nie, nie trzeba mnożyć. No 40 na 40. Okay. 16 na 30. Dobrze, Yu-Gi-Oh! Dla Adamów. W 1998 roku na rynku pojawiły się pierwsze gry z serii Yu-Gi-Oh! Obie zostały wydane jedyne w Japonii na dwie różne konsole. Jakie konkretnie? Strzeliłbym, że to był Game Boy Color i PlayStation 1. Niech będzie ostateczna odpowiedź. Okej, okay, ostateczna odpowiedź Game Boy Color oraz PlayStation 1. Game Boy Color wyszedł pod koniec 98, ale był to normalny Game Boy i PlayStation 1. Kurde! Oj, tak blisko. Jest, Hunter, ale kurde, MVP, że w ogóle tak bliziutko. Dobrze, gracze. Rockstar, czyli piąte pytanie graczy. W których krajach wchodzących w skład Wielkiej Brytanii swoje siedziby posiada firma Rockstar Games? No to na pewno w Anglii. No bo wiecie, w Szkocji? Myślisz, że posiadają? Wydaje mi się, że mogą posiadać. Wydaje mi się, że będzie Anglia i wydaje mi się, że będzie Irlandia Północna. Ja bym powiedział Irlandia i Anglia. Też bym tak powiedział. No, idziemy w to. Okej, okay. Anglia i Irlandia Północna, rozumiem? Tak, oczywiście, że tak. Anglia i Szkocja. Okej, okay. Piąte pytanie dla Adamów, czyli uwaga, Gladiator. Kim była postać, w którą wciela się gracz w pierwszej odsłonie Swords and Sandals przed rozpoczęciem rozgrywki, kim był? O kurde. O. To jest ten moment, kiedy skipujesz historię, żeby jak najszybciej zacząć grać. Dokładnie tak. Ja bym dał jakiegoś dezertera. Dezertera ustawiamy? Dezerter. Okej, okay, dezerter, czyli był żołnierzem i spierdzielił i dlatego wylądował w więzieniu. Nie, był on piratem. Dobrze, gracze za 70, czyli Pokemony dla was wbijają. O kurde. Podam cztery cyfry, cztery liczby, tak? Która z tych zagregowanych ocen według Metacritic jest najwyższą wystawioną serii Pokemon przez krytyków? Maksymalna ocena to oczywiście 100 na 100. Więc mamy 76, 91, 88 oraz 83. Która jest największa, którą otrzymała jakakolwiek gierka Pokémon ever? Pod dziewiątkę to nie podeszło, mi się wydaje. To będzie 88 albo 83, tak bym strzelał. I strzeliłbym w 88 raczej. Ostateczne 88? Tak. Dobra, mam nadzieję, że specyficzne części kompasu politycznego się nie ucieszą przez tą liczbę, ale tak po prostu to była liczba. Tak, 88, może ktoś wie, jaka to była gierka? Mi się wydaje, że to jakieś Let's Go będzie. Tak, bo to będą te nowe, z tej nowej wersji, albo jakieś Swordy czy coś takiego, a Let's Go była, wiesz, zmieniona całkiem mocno. No nie było to Let's Go, było to Pokémon Y. No i co? Twierdza dla Adamów wbija. Jakie zasoby przechowujemy na składzie zapasów, a jakie w spichlerzu? Na składzie zapasów gracz przechowywał 5 zasobów, a w spichlerzu 4. Musisz 4 z 5 zasobów, tak. A w spichlerzu 3 z 4. W spichlerzu były jabłka, chleb, ser oraz mięso. Okej. Okay. To były 4. Okay, natomiast jeżeli chodzi o skład zapasów, to było... Mówimy tutaj, czekaj, o zwykłej twierdzy. Tak. To było drewno, kamień, żelazo, chmiel. Kurde, czy pijalnie piwa były, bo wiem, że w Krzyżowcu były, ale czy były? Nie, zboże było przechowywane i mąka. Zboże i mąka. Podaj proszę zasoby zapasów od nowa wszystkie. Drewno, żelazo, kamień, mąka, pszenica. Tego żelaza nie jestem pewien. Było 5, więc to jest ta piątka. Nie, było na pewno żelazo, bo żelazo było potrzebne, żeby tworzyć rycerzy. To na pewno była ta piątka. Bo chmiel prawdopodobnie doszedł w Krzyżowcu i później można było trzymać chmiel oraz właśnie beczki piwa. Jeszcze w Krzyżowcu doszła smoła. Okej, okay, tutaj przepraszam najmocniej, bo się rąbnąłem, było 6, a nie 5, ale Hunter i tak idealnie odpowiedział na wszystko. Tak, ze spichlerzu wszystko idealnie, a w składzie drewno, kamień, żelazo, smoła, pszenica, mąka. Chmiel i beczki z piwem, jeżeli... Mam nadzieję, że to jest poprawnie, to zostały dodane dopiero w Krzyżowcu. Okej, okay, stało się. Jest taka sytuacja. Jeżeli gracze odpowiedzą poprawnie, niezależnie od co się stanie, przechodzą. Jeżeli gracze odpowiedzą błędnie, to Adamy mają szansę
zwyciężyć i zyskać 140 punktów i zwyciężyć. Więc to jest przedostatnie pytanie. Wikingowie za 210 punktów wyłożyli na nie wszystko dla graczy. Czy jesteście gotowi na imbę? Tak. Wikingowie za 210 punktów dla graczy. Jak się nazywa wydana w 2017 roku niezależna gra strategiczna, pozwalająca graczowi na przejęcie kontroli nad klanem Wikingów? 2017. Jak się nazywała ta seria z tymi... że wioski się miasta budowało, co później Ubisoft to przejął i tak beznadziejnie to rozwijał. No nie wiem, diabełku. Vikings, dwukropek, co? Nie, Age of Vikings, jak jest Age of Empire, tylko takie, tak strzelam coś, nie wiem. Nie, to totalnie ciężkie będzie dla mnie. Age of Vikings. Age of Vikings nie jest poprawną odpowiedzią. Gra się nazywa Northgard. Dobrze, więc tutaj, jeżeli Adamy dadzą radę, to wygrywają całość, a jeżeli nie, no to odcinek przechodzi dla graczy. Jak się nazywa bohater występujący w 300 odcinku Naruto? Tak, jak się nazywa kot, który był w 300 odcinku Naruto, dokładnie. Które z następujących nie pojawiły się w grze Jump Force? Todoroki z My Hero Academia, Ace z One Piece, Kaiba z Yu-Gi-Oh!, Broly z Dragon Ball Z i filmów, Dio z JoJo z Bizarre Adventure. Ace chyba się pojawił. Todoroki też mi się wydaje. Kaiba z Yu-Gi-Oh! Było i tu chyba memicznie. Broly... Chłopie, kojarzysz tę grę? Nie można tak. Ja wiem, co to jest za gra. Ja nawet grałem w nią. Adamek. Ja grałem w betę. Adamek, w tobie nadzieja. Nie, Broly no, mi się wydaje, że bardzo jest ikoniczną postacią z Dragon Balla i filmów i bym zostawił, a Dio? Nie, Dio chyba nie było. Tak mi się wydaje. Nie mam bladego pojęcia. Mogę się mylić całkowicie. Dio bym obstawił. Okej, że Dio się nie pokazał. No, nie pokazał się. Pokazał się Dio. Nie pokazał się Ace oraz Broly. Było no, blisko, było w cholerę blisko. Broly się nie pokazał? Kurde, taka ikoniczna postać. Nie pokazał się. No mogłem twierdzę za 140, no. Mogłeś dać twierdzę za 140 i to by ci to wygrało. No. A w ogóle, to chciałem wam powiedzieć, że na finale, do którym przechodzą gracze, do którego, środkowa kategoria będzie o grach i moi widzowie będą mieli ankietę. I holy shit. Wyniki ankiety... A z kim zbliżymy się w finale? Już wiadomo? Wiadomo. Puzonikiem i guzikiem. Powiem tak, Hunter Adamek to jest zwycięstwo nasze na farcie, diabeł wykierował w 100% absolucję. I drugą konkurencję, i pierwszą, i trzecią, no ale teleturniej o grach. Słuchajcie, panowie, ja wam szczerze mówiąc gratuluję. Niesamowity performance, piękne przygotowanie. Ale z potężnym diabłem nikt się nie może równać. Przykro, po prostu takie... No się grało w gry i nie chodziło do szkoły. No teraz może jestem głupi, ale znam coś o grach. Teleturniej jest o grach, a nie o szkole. Dzięki wielkie za oglądanie kolejnego półfinału. Widzimy się za tydzień na meczu o trzecie miejsce, na który zapraszam Adamy. Mam nadzieję, że nie oddacie walkoverem. Będziemy. I będziemy się oczywiście z wami widzieli na pierwszym sezonie, bo to był zerowy Adamy. Wy będziecie zaproszeni z powrotem. I za dwa tygodnie wróćcie na finał, gdzie będzie ostateczne starcie graczy przeciwko Teamik, czyli Guzik i Puzonik. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Au i do widzenia. Yo. Do widzenia. Yo. Nara.